Nasz powiat obchodzi 20-lecie swojego istnienia. To wspaniałe, radosne święto. Święto wolnego samorządu, demokracji, ale przede wszystkim nasze święto, mieszkańców tego jakże pięknego miejsca na mapie Polski. Dziękuję wszystkim mieszkańcom naszego powiatu za pracę, zaangażowanie i poświęcenie. Dziękuję, że jesteśmy dzisiaj razem i razem obchodzimy nasze wspaniałe święto. Samorządy, budując od podstaw, rozmawiając z ludźmi, pokazując serce, przyjaźniąc się z tymi ludźmi, pokazały, że można zrobić coś niepojętego. Ania Jurcztowicz w latach 80. śpiewała taką piosenkę, być może ją dzisiaj usłyszymy, Gonić Zachód. Bo większość z nas, jak tu siedzimy, marzyliśmy o to, żeby Polska była takim właśnie krajem. Dziecko ga, Afryka, mama, Afryka. Znakomicie zorganizowana impreza, jesteśmy pod wrażeniem, dziękujemy za to obecnym władzom i myślę, że to było też ważne miejsce i możliwość, żeby wiele osób spotkało się po latach, bo część już po prostu nie funkcjonuje w samorządzie i jesteśmy przekonani, że to taka dobra podwalina i podstawa pod pracę dla naszego społeczeństwa na następne lata. Jestem bardzo zaszczycony tym wyróżnieniem i cieszy mnie, że jest kierunek tutaj pani starosty, żeby zjednywać wszystkie środowiska bez względu na emocje, na uczucia, na polityczne jakieś spojrzenie na te wydarzenia, ponieważ nie doceniamy czasami tego, co los nam dał i co sami wywalczyliśmy. Naprawdę powiat trzebnicki dziś jest w bardzo dobrej sytuacji. Dziś powiat trzebnicki posiada niezwykle ważną drogę, drogę S5. Ja myślę, że to jest taki kręgosłup, mówię rzecz oczywistą, kręgosłup gospodarczy powiatu, wokół którego będzie wiele się działo. Pewnie pojawią się kolejne inicjatywy gospodarcze, a z całą pewnością to będzie z korzyścią dla mieszkańców powiatu trzebnickiego. W dniu dzisiejszym uczestniczę w gali powiatu trzebnickiego, 20-lecia powiatu trzebnickiego, gali szczególnej, dlatego że jest obchodzona dla radnych powiatowych. Dzisiaj część z nich otrzymała tytuły honorowego mieszkańca powiatu trzebnickiego. Witam serdecznie 10 czerwca w Miłocinie, Pierwoszowie, gminie Wisznia Mała. Dzisiaj nasze powiatowe obchody 20-lecia powiatu trzebnickiego. Bardzo mi miło gościć na tych obchodach. Bardzo się cieszę, że pani starosta zdecydowała się na zorganizowanie tych obchodów na terenie naszej gminy. Świadczy to o tym, że jesteśmy częścią naszego powiatu, która jest ważna, tak jak każda z gmin. Przyznam z taką głęboką refleksją, że sam miałem przyjemność być w kadencji 2006-2010 radnym powiatowym i starostą powiatu trzebnickiego, także wiem, z czym to się je, z czym jest powiat trzebnicki i jakie pełni funkcje. Uważam, że jest to bardzo potrzebny organ w dzisiejszej Polsce samorządowej, wspierający nie tylko samorządy gminne, ale też cały tutaj region.